Kraj, polityka, Jarosław Kaczyński. Tym razem gratuć się wszystko. Platformą Obywatelską jednoczy strach przed utratą władzy, a SLD chce współrządzić. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenia swoich politycznych konkurentów na łamach portalu Salon24 w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem i Joanną Lichocką. PO w ostatnich miesiącach jego zdaniem zalicza kolejne porażki, a Leszek Miller chce być premierem, a przynajmniej marszałkiem Sejmu, by w glorii zakończyć karierę polityczną. Jak przystało na prawdziwego mężczyznę, co to go się poznaje nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy. Jarosław Gowin nie zakłada partii, bo chce zgarnąć odpływający centroprawicowy elektorat III RP. Ale w Gowina lider PiS nie wierzy, tak jak i nie wierzy w rozłam pomiędzy teamem premiera Donalda Tuska a ekipą polityka, jak mówi słusznie określanego mianem średniego formatu, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie akcentuje, że PiS jest zainteresowany tylko samodzielnymi rządami w Polsce. W wywiadzie rzece, jakiego udzielił prezes PiS Jarosław Kaczyński salonowi24.pl, lider największej opozycyjnej partii bardzo krytycznie ocenia rządzący team Donalda Tuska. Siłę PO jego zdaniem czerpie ze strachu przed utratą władzy. Wydaje mi się, że Platformę silnie spaja strach przed utratą władzy, dlatego jeśli ich notowania nie spadną poniżej 20%, nie liczę na to, że PO się posypie, mówi prezes PiS. Kaczyński twierdzi, że PO jest w sensie funkcjonalnym partią postkomunistyczną. Podział postkomunistyczny zupełnie się odtworzył, odkąd PO przejęła władzę. Nie w tym sensie, że już wtedy Platforma zawarła sojusz z SLD, ale funkcjonalnie weszła w miejsce osłabionego SLD. Zrobiła to broniąc zdecydowanie interesów establishmentu kształtowanego w ciągu ostatnich mniej więcej 30 lat, tłumaczy. Postkomunizm PO ma być zdaniem Kaczyńskiego zdeterminowany przez różnego rodzaju relacje z establishmentem oraz to, co nazywamy niekiedy żartobliwie nowym światopoglądem naukowym, specyficzną formą bardzo uproszczonego liberalizmu, czyli raczej lumper liberalizmu, światopoglądu niechęci do państwa podkreślającego jego miękki, nieefektywny kształt, mówi Kaczyński. To jest przecież dokładnie to, co głoszą twórcy PO i jednocześnie jest tym, co było potrzebne komunie w okresie przemian. Była to ideologia skrojona dla nich, w ramach której mogli przeżyć i umocnić się w okresie przemian, dowodzi Kaczyński. Była to ideologia skrojona dla nich, w ramach której mogli przeżyć i umocnić się w roli nowej klasy właścicielskiej, a więc panującej. Kontynuacją rządów komuny jest całkowita rezygnacja z pełnienia roli podmiotowej w polityce zagranicznej, podkreśla prezes PiS. Oceniając scenę polityczną i Leszka Millera, Jarosław Kaczyński uważa, że zachowanie SLD wynika z dążenia do współrządzenia państwem. Chce współrządzić. U niego to bardzo silna motywacja. Chciałby zakończenia kariery politycznej na bardzo wysokim stanowisku, twierdzi lider PiS i dodaje. Myślę, że nadrzędnym celem jest tu stanowisko dla lidera tej partii. Leszek Miller mówi sam, że jego celem jest bycie marszałkiem Sejmu, ale sądzę, że po cichu myśli, że po wyborach SLD z PO stworzą rząd, tyle że to SLD będzie miało lepszy wynik niż Platforma i wtedy on zostanie premierem. Na przyczyny takiego, a nie innego zachowania Leszka Millera, który według dziennikarzy Salonu 24 miałby dążyć do koalicji SLD z PO, Jarosław Kaczyński uważa, że przyczyny należy szukać we fiasku rządów Millera. Proszę pamiętać, że jego premierowanie skończyło się kompletną kompromitacją, ocenia sprawę Kaczyński. Sądzę, że lider SLD nie chce kończyć życia jako polityk, który przegrał. Już mu się dużo udało odrobić i chce to zwieńczyć wielkim sukcesem, podkreśla polityk i dodaje. Z pewnością liczy na to co najmniej stanowisko marszałka Sejmu. Był ministrem dwóch resortów, potem premierem stanowisko marszałka jest dobrym ukoronowaniem tej drogi. Tu gra chęć pokazania we własnym środowisku politycznym. Wyrzucaliście mnie kiedyś na bruk, a mimo wszystko wyszedłem na swoje. Już zresztą pokazał, że jego kwalifikacje polityczne są nieporównywalnie lepsze niż jego prześladowców z SLD. Ale wspólny rząd z PO to raczej kwestia planów na czas po wyborach. Choć w polityce niczego nie można mówić na pewno. Jarosław Kaczyński nie chce oceniać swoich głównych rywali z PO zbyt pochopnie. W wywiadzie udzielonym Tomaszowi Sakiewiczowi i Joannie Lichockiej zauważa, że do dogłębnej analizy brakuje mu danych i nie ma w tej materii wystarczającej wiedzy. Wydaje mi się, że Platformę silnie spaja strach przed utratą władzy, dlatego jeśli ich notowania nie spadną poniżej 20%, nie liczę na to, że PO się posypie, zauważa Kaczyński. Jarosław Kaczyński
Oskarża też tutaj rząd o zamach na demokrację w obliczu nawoływania do bojkotu warszawskiego referendum. Twierdzi, że wiele osób sparaliżował strach przed utratą pracy i swojej pozycji, umiejętnie podsycany przez wiele osób wywodzących się z szeregów rządzącej partii, chociaż sam wynik referendum jest jego zdaniem sukcesem warszawiaków dążących do zmian i samego PiS. Polityk uważa, że nadal sprawa katastrofy smoleńskiej nie jest wyjaśniona, a komisja Antoniego Macierewicza ujawnia kolejne przekłamania i dowodzi niekompetencji ludzi, którzy dotąd zajmowali się ze strony rządu jej analizą i badaniami. Jarosław Kaczyński twierdzi, że obecnie nie ma na scenie politycznej takiego polityka, który byłby w stanie zagospodarować konserwatywny i katolicki elektorat centroprawicowy. Z pewnością do takich osób nie zalicza posła Jarosława Gowina, który po odejściu z PO zapowiada nową jakość w polityce, przekładającą się dziś na luźne stowarzyszenie jednagodzina.pl, które docelowo w 2015 roku ma się przekształcić w partię. Żeby utworzyć formację, która ma mieć jakieś znaczenie, to musi być grupa zainteresowana jej powstaniem, ale też musi mieć autentyczne poparcie. Same ambicje jakiejś grupy, nawet dysponującej pokaźnymi siłami sponsorskimi, które rzeczywiście w tym wypadku można sobie wyobrazić, nie wystarczą. Ambicje Gowina, ale co poza tym? Pyta Jarosław Kaczyński i dodaje, gdyby Jarosław Gowin wyprowadził kilkudziesięciu posłów, miał swój klub, a w związku z tym pewną pozycję formalną w polityce, a za nim stałoby wielu ludzi z otwartą przyłbicą, wtedy faktycznie można by zastanawiać się, czy obóz postkomunistyczny nie tworzy jakiejś formacji zapasowej. Dziś trudno wróżyć temu sukces. Jarosław Kaczyński jest zdania, że tylko rządy PiS są w stanie przywrócić zachwianą równowagę na scenie politycznej i to szeroko rozumianej. W Polsce dzięki m.in. brakowi równowagi medialnej istnieje ogromna różnica między bytem a świadomością całych grup ludzi. Tylko szeroki front poparcia dla PiS może to przełamać, dowodzi Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, żeby zrozumiano, że tym razem to już naprawdę gra toczy się o wszystko, że chodzi o całkowitą przebudowę Polski, o odrzucenie tradycji Kościoła, o radykalne zdegradowanie Polaków, zniesienie wszelkich przesłanek naszej i nie tylko politycznej, ale także religijnej i kulturowej suwerenności, podkreśla lider PiS, jednoznacznie mówiąc, że tylko wygrane wybory w stopniu zapewniającym samodzielne rządzenie prawa i sprawiedliwości są optymalnym antidotum na wszelkie zło. Mój serwis.blogspot.com